Diecezja włocławska to jedna z najstarszych diecezji w Polsce, z prawie tysiącletnią historią, rozciągająca się od centrum na północ kraju. Jej stolicą jest Włocławek, miasto i siedziba biskupa, z 600-letnią katedrą, którą w 1991 roku odwiedził święty Jan Paweł II. To w tej świątyni, w 1924 roku, w dniu swoich 23 urodzin, święcenia kapłańskie przyjął Stefan Wyszyński, późniejszy prymas Polski, zwany prymasem tysiąclecia. Diecezja włocławska to przede wszystkim diecezja świętych. Krzyż stojący nad przepływającą przez Włocławek najdłuższą polską rzeką upamiętnia męczeńską śmierć błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kapłana zamordowanego w nurtach Wisły przez służby bezpieczeństwa komunistycznej Polski. Na terenie naszej diecezji urodziła się i mieszkała święta siostra Faustyna Kowalska, apostołka Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy do Głogowca, gdzie można zwiedzić dom, w którym święta Faustyna przyszła na świat. W Świnicach Warckich możecie pomodlić się w kościele, w którym została ochrzczona i przyjmowała sakramenty święte. Jezu, ufam Tobie. To projekt na udane, szczęśliwe życie dla każdej dziewczyny, każdego chłopca. Zapraszamy do świętej siostry Faustyny. Przybywajcie. W Zduńskiej Woli zwiedzić można dom urodzin i sanktuarium chrztu świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Święty Maksymilian zwykł mawiać: tylko miłość jest twórcza. Również święty Maksymilian czerpał siłę z modlitwy, a gdy i na nią nie starczyło mu czasu, wystarczył mu akt strzelisty, słowem Maryja. Święty Maksymilian! Będąc w tych okolicach, warto odwiedzić Sieradz, jedno z najstarszych miast w Polsce, którego sercem jest gotycka kolegiata. Wszystkich zamierzających brać udział w Światowych Dniach Młodzieży zapraszamy do Sieradza. Sieradz zaprasza na Światowych Dniach Młodzieży! Kilka kilometrów od Sieradza, w Charłupi Małej, znajduje się sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej. Bardzo serdecznie zapraszam, abyście mogli w tym sanktuarium umacniać wiarę, umacniać nadzieję i mieć świadomość, że każdy z nas może odegrać bardzo ważną rolę w życiu. Ziemia sieradzka ma znacznie więcej wartych odwiedzenia miejsc. Jednym z nich jest Warta, niewielkie miasteczko z zabytkowymi kościołami i klasztorem ojców Bernardynów. Jednak diecezja włocławska to nie tylko obiekty sakralne. Odwiedzając uzdrowisko Uniejów można skorzystać z dobrodziejstwa wód termalnych, a przy okazji zwiedzić zamek czy kościół z relikwiami błogosławionego Bogumiła. Warte odwiedzenia są również malownicze Kujawy z uzdrowiskiem Ciechocinek, pomnikiem w kowalu jednego z najwybitniejszych polskich królów, Kazimierza Wielkiego, czy z lasem grumblińskim, w którym prostemu pasterzowi objawiła się Matka Boża. Nieopodal znajduje się Licheń, drugie co do wielkości sanktuarium maryjne w Polsce. W diecezji włocławskiej będziesz mieć niepowtarzalną okazję dotknąć miejsc związanych ze świętymi Kościoła katolickiego. Spotkasz życzliwą wiarę, ludzi kochających Boga, Matkę Bożą, Kościół i bliźniego. Światowe Dni Młodzieży to nasze zadanie na dziś. Maryja jest najlepszą matką na świecie. Spotkasz się tu z życzliwością i opieką. Eucharystia to miłość. Jezus to najlepszy przyjaciel. Diecezja włocławska, diecezja świętych, to miejsce żywej wiary, w którym można przygotować się do spotkania z papieżem Franciszkiem podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Jezus Chrystus zaprasza Was na Światowe Dni Młodzieży. Boże zaprasza na Światowe Dni Młodzieży!